Zapraszamy na kolejną sondę przedwyborczą. Dziś jesteśmy w Wielczu Laskowicach i pytamy mieszkańców tego miasta, na kogo będą głosować w wyborach samorządowych. Na kogo będzie pan głosował w wyborach na burmistrza Wielcza Laskowic? Na burmistrza mojej kandydatura jest na pana Szczesiaka. Dlaczego? Bardzo dużo zrobił dla tej gminy. Jak był burmistrzem, jest strefa, ludzie mają pracę i po prostu jest zgodnie. I z tego co wiem, to bardzo dużo ludzi chce na niego głosować w Wielczu Laskowicach. Na pana Dankiewicza. Dlaczego akurat ten kandydat? Dlatego, że no, rozmawiałem z nim, tutaj był festyn i rozmawiałem z nim, także no, myślę, że on jest kandydatem naprawdę w porządku. Dotychczasowego znam, także nie mam nic przeciwko niemu. Czyli będzie pani głosowała na Kazimierza Putyrę, czy jednak się zastanawia jeszcze nad innymi kandydatami? Zastanawiam się, ale w pierwszej wersji to tak jakby Putyra. Ludzie mają możliwość wygrać. Tu nie ma gorszych, według mnie. Pan ma swojego faworyta? Mam, ale to jest między... To jest mój tajemnik, nie powiem konkretnie kto. Ja pana Bogdana Szczesiaka. Dlaczego ta kandydatura? Powstało kilka tysięcy miejsc pracy, no i to zapewnia obecnie gminie stabilność budżetową, duży budżet, kilkakrotnie większy niż jeszcze powiedzmy dekadę temu. A druga sprawa to jest taka, że za jego czasów infrastruktura bardzo się... Było wiele inwestycji infrastrukturalnych, w sumie więcej niż w ostatnim czasie, niż w ostatnich latach, mimo że wtedy za jego rządów nie było możliwości programowania ze środków unijnych. No a kolejna sprawa, miasto ogólnie wtedy było bardziej zadbane, zieleń miejska, no i ogólnie. Także mówię, jak na swoje lata 90. wtedy, kiedy rządził, no był efektywnym gospodarzem. Ja nic nie mam do pana Putyry. Uważam, że dobrze się rządzi, dużo zrobił i to na tyle. Nic. Czyli będzie pani głosowała na pana Kazimierza Putyrę? Wydaje mi się, że tak. Dla mnie jedynym kandydatem z tej trójki jest pan Kazimierz Putyra. Dlaczego? Dlaczego? Po prostu... Jest według mnie uczciwy, bo nie był zamieszany w żadne jakieś tam sprawy, różne sprawy. A ci dwaj przeciwnicy, no to są, mi się wydaje, że nie mają szans w wyborach. Na kogo będzie pani głosować w wyborach na burmistrza Wielcza Laskowic? Na pana Bogdana Szczęśniaka. Dlaczego ten kandydat? Dlaczego? Dlatego, że się sprawdził. Sprawdził, dużo zrobił dla Wielcza Laskowic, był wspaniałym burmistrzem, bardzo dostępny, komunikatywny, naprawdę bardzo fajny. I uważam, że powinien dobrze, że startuje. I będę na niego głosować. Na pana Putyrę. Dlaczego? No bo dużo zrobił. Hala sportowa robiona jest na tym, na koło szkoły, koło dwójki też jest robione tam ładne te. No dużo tych ścieżek, dróg jest zrobione, także będę głosował na pana Putyrę. Chyba właśnie na Szcześniaka. Dlaczego? No mówię, bo jak był burmistrzem, to więcej było zrobione. Właśnie taki, jak coś się działo, zawsze jakieś festyny większe czy coś było. A teraz to tylko, bo jak zauważyłam, to tylko, że ta hala sportowa jest postawiona i parę ławek. No to pewnie więcej było niż tych ławek i śmietników bynajmniej. No, tam jak siedzi na Alei Wolności, to tam jest jeden z śmietników.